Rozpoczynamy chłodnym okiem. W studio witam Rafała Ziemkiewicza. Witam Państwa serdecznie. Wtorki to nie jest ten dzień, kiedy gazety dają breaking newsy tak zwane, chyba że naprawdę się coś wielkiego zachęca. Właściwie teraz jak się zdarzy, to też nie wiadomo, czy się zdarzy. Był ten zamach w Kanadzie, czy go nie było, bo... No, był, ale ofiarami byli muzułmanie. Nie podali niestety Justin Trudeau, ani nikt inny nie podał, kto był sprawcą. Ale Gazeta Wyborcza twierdzi, że terroryści są wydumani. I że to, że muzułmanie są terrorystami, to jest wydumane jakieś. To sobie Donald Trump wymyślił, żeby robić interesy w różnych krajach, a w innych utrudniać robienie interesów. Premier Kanady też, jak widzę, właśnie twierdzi, że nie, znaczy to nie premier, to gazeta powiada, że dzięki Justinowi Trudeau nie ma napięć żadnych etnicznych w Kanadzie, tak jest napisane tutaj, czyli nie było tego zamachu. On był, ale... Ale był niesłuszny. Ale jakoby go nie było. Ale jak był niesłuszny, to w związku z tym on się nie liczy. No i zdaje się, że rzeczywiście najwięcej emocji, gdzie prasa, nazwijmy to, opozycji totalnej może zawiesić, to jest to, że cały czas trwa opór wolnego postępowego świata przeciwko Donaldowi Trumpowi. No bo zdaje się, że w Polsce to już niestety... Tak za bardzo opozycja nie ma na co liczyć. Coś tam smętnie, że tu sędziowie, może coś sędziowie, może coś nauczyciele zastrajkują, ale jakoś tak nie widzę za bardzo. No jest jeszcze ostateczna szansa, jeżeli dzisiaj zostanie orzeczone, że Bolek to nie Bolek. No więc szansy na to raczej nie ma, ponieważ wszyscy, którzy jakoś tam mają kontakt z tymi opiniami grafologów, twierdzą, że one są miażdżące dla Lecha Wałęsa. Jak miało być inaczej? No, ktoś, przepraszam, na poważnie jest w stanie uwierzyć w to, że Lech Wałęsa między rokiem 70 a 74 sobie co miesiąc w totolotka wygrywał? Czy ktoś jest w stanie na poważnie uwierzyć w to, że prezydent Wałęsa zażądał akt Bolka, zobaczył, że te akta wskazują na to, że Bolkiem był ktoś inny, a nie on, i je zniknął? Żeby zniknęły dowody jego niewinności, prawda? Tak by się zachował człowiek atakowany niesłusznie. Ktoś jest w stanie uwierzyć w to, że smutni panowie przyszli do Stoczni Gdańskiej zniszczyć wszystkie akta pracownicze Lecha Wałęsy, nawet do szkoły, do której chodził, przyszli wszystkie zniszczyć, wyczyszczono totalnie, dlatego właśnie, żeby umożliwić tę podłą, krecią robotę Kaczyńskim potem i oskarżanie Wałęsy o Bolka. No i tak, przecież to jest suma absurdów i trzeba, no nie wiem, czy może pani Monika Olejnik wierzy, chętnie bym ją spytał w tego totolotka, chociaż jej akurat w jej programie Lech Wałęsa się kiedyś przyznał, wygadał, że tak, że współpracował, ale nie współpracował, bo współpracował, ale ich oszukał, w związku z czym jakby nie współpracował, prawda, bo walczył. Ale nawet jeżeli się okaże, że tak, że współpracował, to trwa tutaj w prasie cały czas odbijanie przyczółków, bo na przykład Michał Szułdrzyński, Rzeczypospolitej pisze, że część radykalnie nastawionych historyków przekonuje, że również późniejsza działalność Wałęsy była zdeterminowana przez związki z SB z początku lat 70. Czyli jak sugeruje, że to, co było w latach 90. jest w jakiś sposób zdeterminowane przez lata 70., to jesteś radykalnym historykiem. Podoba mi się spostrzeżenie Szułdrzyńskiego i ono jest niestety słuszne, że żadna prawda nie zmieni przekonania ogromnej grupy elit tak zwanych, które po prostu mają tak wbite w łeb, że Lech Wałęsa ich bohaterem jest. To głównie ci zresztą, muszę powiedzieć, których ja pamiętam, jak oni sobie tam z Hamas siekierą, z przyspieszacza robili jaja, noszyli takie koszulki, będę prezydentem, w ogóle przecież w tych środowiskach 20 parę lat temu powiedzieć Wałęsa, to już był ryk śmiechu, prawda, bo to było, wiadomo, Hamuś głupi, prawda, chrzanie od rzeczy, usiłuje sobie przypisać za sługi Michnika, Geremka, Kuronia, bo to oni, prawda, wywalczyli Polskę, a ten tutaj głupi robol... No ale to się przestawiło. Teraz to jest bohater, to jest ich prezydent, ich wolności, który przecież to wszystko, te wszystkie deale firmował, w związku z czym oni mu nie pozwolą, oni nie uwierzą. Żadna prawda ich zdania nie zmieni. I szczerze mówiąc, Michał ma rację w tym momencie. No tak jak za Jaruzelskim, prawda, ciągnął się jeszcze do dzisiaj coś tacy tam typ
z bowidowca PRL-owskiego, który, że to był wielki patriota, o Polskę ocalił, prawda, i tak dalej. Czy Gierek, który Polskę zrujnował, no też miał bandę starych sklerotyków, którzy do końca życia, że Gierek to był wielki, wspaniały, prawda, bo zbudował, bo za Gierka to tam litr mleka w sklu, w skupie chłop sprzedawał i za te same pieniądze 4 litry mleka w sklepie mógł kupić. Tak było dobrze, prawda? A Zbowit, to wiesz, Zbowit to wiesz, co to jest. Ministerstwo Prawdy rozszyfrowało na nowo ten skrót po ostatnich protestach studenckich. Związek Bojowników o Warunek i Dziekankę. Protesty studenckie podobało mi się jedno, tylko hasło nie ananasowi na pizzy. Taki transparent, młodzi ludzie nie szli i tu się z nimi spieram, ale tam nie było za dużo młodych ludzi. Natomiast ja z inną nazwę, inny skrót kiedyś lansowałem, Zbowit, to żeśmy to jeszcze z Piotrem Goćkiem kiedyś rozszyfrowali, Związek Bojowników o Unię Wolności i Demokratyczną. Więc rzeczywiście ten Zbowit, tak, nie uwierzy, po prostu nie uwierzy i będzie wierzył w każde kawałki. Ja w ogóle serdecznie polecam Facebook Lecha Wałęsy. To jest taka beka, że z całym szacunkiem dla Roberta Górskiego, ale wszystkie ucha prezesa, wszystkie kabarety w Polsce się mogą schować. Ale rzeczywiście nie jest to śmieszne, jak się zastanowi, że to jest konkretny człowiek, który się sam w tych swoich kłamstwach już tak zaplątał i tak zakręcił. I to, co on tam wypisuje, codziennie coś nowego. Wersja, że to był taki automat, który się nazywał Bolek i on podsłuchiwał, pisał donosy i wygrywał w totolotka i jeszcze podpisał. To już jest wersja nieaktualna. I nagrody odbierał w kolekturze UB, co nie? To już jest wiedza nieaktualna. To już nie jest automat. Teraz jest jakaś wersja, że te dokumenty są prawdziwe, ale nie są autentyczne. W sensie, że one są autentyczne, ale nie wytworzone bez wiedzy Wałęsy. Znaczy, no, proszę państwa, no, co tu gadać? Pytanie jest inne. Po co było to całe kłamstwo? Bo mi się to troszkę tak kojarzy jakby ze sprawą Dreyfusa we Francji. My dzisiaj wszyscy wiemy, że Francja jest Francją lewacką, pogrążoną we francuskiej chorobie głęboko, ale gdzie były korzenie tego wszystkiego? W sprawie niejakiego Dreyfusa właśnie, kiedy to prawicowa Francja, ta konserwatywna, popełniła samobójstwo w oczach każdego inteligentnego człowieka, ponieważ przyuznano, że mimo, że było z każdą chwilą coraz bardziej oczywiste, że kapitan Dreyfus jest człowiekiem absolutnie niewinnym, to on musiał być winien, ponieważ ten, który był winien naprawdę, to był arystokrata, a nie mogło się okazać, że arystokrata hrabia Esterhazy jest alkoholikiem, homoseksualistą i zdrajcą i szpiegiem niemieckim. W związku z czym ludzie, którzy doskonale wiedzieli, że ten Bogu ducha winny Dreyfus nie miał z tym wspólnego, ostro się w tym starali, że nie, jego trzeba Żyda skazać, prawda, bo Żyd musi być winien. I to była totalna kompromitacja. I taką właśnie totalną kompromitację długofalową wykonały elity III Rzeczpospolitej, gdzie wszyscy, tak jak ten szalony pan Kuczyński, mówią, no tak, przecież ja wiedziałem i co z tego? Oczywiście, oni wszyscy wiedzieli, że to był Bolek, ale pluli na Cęckiewicza, pluli na Zyzaka, na Gontarczyka, kłamali po prostu tak, że gdyby istniało coś takiego jak grom z jasnego nieba, to po prostu prąd by wysiadł w Polsce na kilka lat od tego. I oni nie mają sobie nic do wyrzucenia. No co, podpisał, coś tam podpisał, no coś tam donosił. No, no donosił, ale nikomu nie zaszkodził. No, w sensie nikomu ważnemu, tylko jakimś tam robolom, bo to i tam krąbał, nie? Ja jak czytam Facebooka Lecha Wałęsy, to mi się kojarzą takie dobre filmy kryminalne albo opowiadania fantasy, w których jest przedstawionych równocześnie pod rząd kilka alternatywnych scenariuszy i czytelnik sam do końca nie wie, który z nich jest prawdziwy nawet pod koniec filmu czy opowiadania. No więc w wypadku Facebooka Lecha Wałęsy to jedna, że to jest łatwiej, ponieważ wiadomo, że żaden z tych absolutnie nie jest prawdziwy. A pytanie jest takie, dlaczego ten człowiek tak poszedł w zaparte? I to jest odpowiedź na to, że to się nie musiało, to nie mogło się skończyć w 1974 roku. Gdyby to była sprawa zamknięta w roku 1974, Czyli myślisz to, co ci radykalni historycy? Ja myślę to, nie jestem historykiem, ale jako publicysta powiem tak, drogi Watsonie, jest jedyne wyjaśnienie. Kiedy w roku 76 Lech Wałęsa się pojawił w wolnych związkach zawodowych, to ktoś go do tego zainspirował i to był ktoś, kto widział,
widocznie powiedział, słuchajcie, tu powstają jakieś związki, będą potrzebowali jakiegoś robotnika, bo to sami inteligenci, a my tu mamy takiego, o, 4 lata zachętnie, no trzeba go było wygasić, bo już jakby nic ciekawego nie miał do powiedzenia, wsadźmy go tam. I myślę, że tak się musiała zacząć kariera Lecha Wałęsy jako opozycjonisty, bo wbrew temu, co on dzisiaj plecie, przed rokiem 77, 8 absolutnie żadnej opozycyjnej działalności Wałęsa nigdy nie prowadził i nie walczył, jak to dzisiaj twierdzi. Nie o takę teczkę walczyłem, chciałoby się powiedzieć. Rafał Ziemkiewicz i pierwsze Chłodnym Okiem. Widzimy się za parędziesiąt minut.